mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na sałatkę grecką. Prosta i pyszna sałatka, idealna na grilla. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Mario, cieszę się, że spodobał się prosty przepis. I takie też będę robić. I mam pytanko, czy zupa smakowała? Do zrobienia sałatki potrzebujemy sałatę lodową, ogórek zielony, pomidory, cebulę czerwoną, pieprz, oregano, oliwę, oliwki czarne drylowane i ser feta. Zaczniemy od porwania sałaty od razu do salaterki. Oczywiście pomidory, sałata i ogórek porządnie myjemy, a oliwki odsączamy z zalewy. A ja Was zapraszam do zrobienia sałatki ze szpinakiem i chipsami z boczku. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Sałatę mamy już gotową. Bierzemy się za pokrojenie pomidorów i ogórka. Pomidory kroimy na ćwiartki, a później te ćwiartki jeszcze na połówki. Wyjmujemy oczywiście ten twardy środek. Należy pamiętać, żeby pomidory wybrać mocno dojrzałe, słodkie, czyli najlepiej malinowe. Pomidory mamy już pokrojone. Przełożymy je najpierw jeszcze tu na bok. I kroimy ogórek na pół plasterki. Ogórek mamy już pokrojony, a Mariusz mi tutaj cały czas marudzi, że za mało wzięłam miskę. No i będę musiała zmienić, żeby go uszczęśliwić. Damy dużą miskę. Nóż naostrzyłem, to chyba Ciebie też uszczęśliwiłem. Tak. A teraz bierzemy się za pokrojenie cebuli w takie pół talarki. Warzywa mamy już pokrojone, a ja Wam polecam sałatkę leśną polanę. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Układamy teraz te warzywa do salaterki. Najpierw przerzucę sałatę i układamy raz trochę tego i jeszcze dodatkowo oliwki. Warzywa mamy już tutaj włożone. Wymieszamy teraz oliwę z oregano. Zamieszamy. Delikatnie
posypujemy teraz świeżo zmielonym pieprzem i kładziemy teraz fetę. Fetę ja kroję takie, tak jak ten kawałek, to na przykład trzy takie grubsze plastry. Dla mnie jeden do siebie. No niech będzie taki podział. Muszę pomyśleć. I teraz naszą sałatkę polewamy wymieszaną oliwą z oregano. Jeszcze zamieszamy porządnie. Mariusz się znowu czepia, że nie pokroiłam sera, ale właśnie się dowiedziałam, że w takiej wersji jest właśnie sałatka grecka podawana. I sałatka jest gotowa. Oczywiście, jeśli komuś jest potrzebna sól, to może sobie każdy indywidualnie posolić na talerzu. Ja już tutaj nie solę. I taką sałatkę najlepiej spożyć od razu po przygotowaniu, kiedy warzywa są jeszcze właśnie chrupkie. Bo gdy poleżą, to niestety pomidor, ogórek robią się już miękkie. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia carpaccio z grillowanej cukinii i sałatki z serkiem wiejskim. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!